23 stycznia wspominamy świętego Andrzeja Tionghuakyong, męczennika. Andrzej urodził się w 1808 roku w dzielnicy Cheongsan w prowincji Seonghong w południowo-zachodniej części Korei Południowej. Pochodził z zamożnej rodziny katolickiej. Wyprowadził się ze swojej miejscowości i zamieszkał w Seulu, gdzie było więcej katolików, kapłanów i kościół w tym celu, by móc uczestniczyć we mszy świętej i innych sakramentach. Andrzej był też katechetą. Gdy dowiedział się, że do Korei przybył ksiądz biskup Wawrzyniec Imbert, szukał dla niego bezpiecznego mieszkania. Znalazł je u swojego przyjaciela, Andrzeja Song-Hin-se. Na początku sierpnia 1839 roku przyszedł do niego pewien mężczyzna i powiedział mu, że władze państwowe wydały decyzję o zaprzestaniu prześladowania chrześcijan. On i grupa mężczyzn, która z nim przyszła, mówiła, że chcą przyjąć chrzest z rąk księdza biskupa Wawrzyńca. Andrzej, mimo to, że był łatwowierny, zachował czujność i pozwolił, by ów wysłaniec w towarzystwie mężczyzn szedł z nim tylko do połowy drogi. Gdy Andrzej sam dotarł do księdza biskupa i zrelacjonował przebieg wydarzeń, ten szybko rozpoznał, że to pułapka. Ksiądz biskup jednak sam się ujawnił. Był przekonany, że jeśli on się ujawni, nie dojdzie do aresztowania innych chrześcijan. Chciał jak pasterz oddać życie za powierzone mu owce. Biskup wyprosił, by uwolniono Andrzeja, którego też aresztowano. Andrzej, jak tylko mógł, ostrzegał innych kapłanów przed aresztowaniami. Sam był dwukrotnie aresztowany i zwalniany. Po trzecim aresztowaniu we wrześniu 1839 roku w więzieniu przebywał już 5 miesięcy. Ten prostoduszny, wręcz naiwny katecheta okazał się niezłomnym wyznawcą wiary katolickiej. Żadne tortury nie zachwiały go w wierze. Cierpiał, ale jeszcze innych pocieszał i utwierdzał. Zginął w Seulu 23 stycznia 1840 roku w wieku 33 lat, tylko dlatego, że wyznawał wiarę katolicką. Został beatyfikowany 5 lipca 1925 roku, a kanonizowany 6 maja 1984 przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Andrzej aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.